O wczesnych godzinach porannych, bo dokładnie o 4:20 uruchomiliśmy polder w Raciborzu, tak aby bezpiecznie mógł on przejąć falę wezbraniową rzeki Odry. Zbiornik Racibórz Dolny powstał w miejscu zidentyfikowanym jako naturalne rozlewisko rzeki Odry. Jak wynikało to z historycznych powodzi, właśnie na tym terenie zasadne było powstanie takiego obiektu jak ten. Budowa zbiornika Racibórz Dolny została ukończona na przełomie maja i czerwca 2020 roku. Od tego momentu był on w pełni funkcjonalny i gotowy do przyjmowania fal wezbraniowych od strony rzeki Odry. Pierwszy taki chrzest bojowy, ten zbiornik przeszedł w październiku 2020 roku, czyli krótko po tym, kiedy został ukończony jako inwestycja. Cały polder Racibórz obejmuje przestrzeń 26 km kwadratowych powierzchni, czyli dokładnie tyle samo, ile polskie miasto Cieszyn. Jest on okalony zaporami, których łączna długość to ponad 20 km. W ich przestrzeni są zlokalizowane kluczowe obiekty hydrotechniczne tego zbiornika, czyli m.in. budowla przelewowo-spustowa, ale także tak zwany upust do Odry miejskiej, jak również pompownie. To, co widzimy stojąc wobec tego, na którejś z zapór tego zbiornika, to jest jego czasza, czyli właśnie to miejsce, które docelowo ma zostać zalane wodami rzeki Odry w taki sposób, żeby nie popłynęły one poniżej. To zbiornik Racibórz Dolny, mimo że piętrzy wodę od dzisiejszego poranka, pozostaje wciąż niewypełniony, ponieważ zanim woda rozleje się na tej przestrzeni 26 km kwadratowych, będzie to trwało, a to ile będzie trwało, jest zależne od przepływów w korycie Odry i też tego, ile wody wpadnie do nas od naszych południowych sąsiadów, czyli po prostu z Czech. Notujemy ponad 20 stanów alarmowych na rzekach zarówno w zlewni Odry, jak i Wisły. Do tego dochodzi nam kilka stanów ostrzegawczych, natomiast te posterunki wodowskazowe wskazują trendy albo rosnące, albo niezmienne, albo malejące. I to właśnie te trendy malejące są tym, co daje nam nadzieję, że ta sytuacja wkrótce zacznie się stabilizować. Niemniej jednak, patrząc na prognozy hydrometeo, no musimy brać pod uwagę też taki aspekt, że być może pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.